W tym zabytkowym, trzykondygnacyjnym budynku mieszka na stałe prawie 50 niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn, w tym 30 z nich porusza się na wózkach inwalidzkich. Dlatego montaż windy był niezbędny. Wczoraj została ona oficjalnie uruchomiona. Realizacja tego zadania pozwoli mieszkańcom na swobodne przemieszczanie się po kondygnacjach, na swobodne dotarcie do sali snu Zelen, do hydromasażu. No, ułatwi im po prostu życie. To kolejna inwestycja w naszych jednostkach organizacyjnych powiatu jeleniogórskiego. Przypomnę, nie tak dawno zakończyliśmy termomodernizację DPS-u w Miłkowie. W dniu dzisiejszym odbieramy oficjalnie zakończenie inwestycji polegającej właśnie na wbudowaniu windy. W kolejnych tygodniach będziemy odbierać kolejną windę w Kowarach, także sporo inwestycji. Likwidacja barier architektonicznych to główny cel zadania zrealizowanego w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich. Na początku zawiązania koalicji, która rządzi z powiatem, my deklarowaliśmy, że zmienimy trochę optykę patrzenia na wydatki budżetowe i chcieliśmy podnieść na wyższy poziom finansowania i jakby pomocy w stosunku do ludzi najbardziej potrzebujących, bo miarą demokracji jest to, jak instytucje, które wywodzą się z mandatu demokratycznego, potrafią reagować na potrzeby najbardziej potrzebujących. Osoby mieszkające w tym skrzydle były tak naprawdę odcięte od świata, dlatego że nie wszystkie są zdolne do samodzielnego przemieszczania się. Ta winda umożliwi po prostu tym osobom wyjście na świat, skorzystania z tej pięknej okoliczności natury. Za jej montaż odpowiedzialna była firma TechLift. Było to duże wyzwanie. Tutaj muszę pochwalić inspektora nadzoru i projektanta jednocześnie, który tutaj projektował ten szyb. Poruszaliśmy się trochę w ograniczonej przestrzeni. Tak? To, co widzicie tutaj Państwo, no to jest jakby zarys windy. On jest zawsze objęty jakimiś rygorami technicznymi, to znaczy musi mieć pewną szerokość, pewną wysokość i pewną głębokość. W związku z tym musieliśmy dokonać pewnych wyburzeń w tych miejscach, no ale one nie były jakieś tam takie straszne. To znaczy przebijaliśmy wszystkie stropy, sklepienia ceglane, które są pod nami, zostały zachowane, także jakby wymóg architektoniczny, który został narzucony przez konserwatora zabytku, został w pełni uszanowany. Realizacja wspomnianego zadania wyniosła ponad 200 tysięcy złotych. Połowę kosztów pokrył powiat jeleniogórski, a druga część dofinansowania pochodziła ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.